Teraz pytanie, gdzie ją najlepiej rzucić? Zaraz tutaj sprzy... O kurczę! Okej, zmaściłem. To już wiemy, jak postępować. No, chłopie, żwawo, żwawo. Ups. Mamy jedną butelkę. Dziękuję. Czy jak tutaj tą butelkę rzucić? Jest! Chodź tu, chodź, bo coś mi jest potrzebne. Możemy wejść tutaj. O, tutaj się nie przedostaniemy, no siły nie ma. Schowaj się. Tu jest jeden. Tu jest butelka. Jak ty chodzisz? Ups, wraca. Żeby dostać się do tamtej butelki, będziemy musieli chyba wykorzystać moment, jak on idzie tam. Pytanie, czy to jest mądre, czy to jest mądre, czy to ma... No, z jednej strony zdobyłem butelkę, ale z drugiej strony musiałem ją już od razu użyć. What if Lottie's the whole reason you're alone? What if no one wants to be around you because you're a stupid girl who loves stupid teddy bears? O nie, bądź taka. Tu jest jeden. Tutaj jest ogrodzenie, więc się nie przedostaniemy. To jest drugi. Zakładam, że musimy się tutaj dostać. No, niestety. A jak przejść pomiędzy wami? Tutaj nigdzie nie ma... Jest. Zaznaczymy sobie tego. Przycupnijmy. Poczekajmy, aż się odwróci do nas plecami. Właśnie.
że mało co widzę. Okej, jest butelka jakaś. No temu niestety będziemy musieli sprzedać butelkę, bo inaczej się nie przedostaniemy. Kurczę, jak daleko jeszcze w poszukiwaniu tych cholernych pocztówek? Okej, koniec. Przynajmniej tego rozdziału. It's so dark in here. So what? A little darkness can't stop you. You know, Natalia, what you need is a real friend. I have one. Mr. Fisher. He gave me Lottie when he rescued me in Terra Grigia. But he's gone. And pretty soon Lottie will be too. I'm all you have left. No! O, pocieszenie. I saw them. Didn't I? Or was I just sleeping? Wow. Dobra. Jest pocztówka. Look! Another letter from Lottie. No, list, pocztówka. Dear Natalia, I'm near the ocean now. Along the way, I saw lots of dead bodies. It was awful. Maybe I'll drown myself. You should forget about me. Find a new friend. Those must be the islanders' corpses. Someone experimented on them. Yeah, I think I remember now. This is so exhausting. You should just give up. No, I won't. Przyjaciół, nie zostawia się w potrzebie. Dobra, tam jest jakiś przeciwnik. Tam jest kolejny przeciwnik. Mamy jedną flaszkę. Cudownie. Przepięknie. O, tu widzę kolejną. Dobra. Ale w tym momencie ja zakończę ten odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się. Na razie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim epizodzie Małej Pandy. Zobaczymy, czy dzisiaj też uda nam się stosunkowo bez szwanku przejść. Dobra, wiesz co? Może ciebie trochę bardziej schowamy, a sami pójdziemy na jakiś mały rekonesans. Pierwszym dowiedzieć się, gdzie musimy iść. Ty sobie tutaj stój. My będziemy mogli się przekraść, mam nadzieję. Nie. Byłoby zbyt łatwe. Musimy przejść tutaj, tak? Tak. Jeden skubaniec jest tam, drugi skubaniec jest tutaj. To bym się nawet nie będę przejmował. W krzakach też jesteśmy bezpieczni. Tam nie ma przejścia, z tego co pamiętam, albo jest. No to tak czy siak wychodzi na to, że musimy użyć butelki. Fajnie, że widzę, gdzie celuję.
nas nie widział. Icyk. Dobra, ty w krzaki. A ty na zwiat. Problem zacznie się dopiero wtedy, kiedy zaczną pojawiać się niewidzialni przeciwnicy. Dobra, no to możemy wejść, ale zapewne Natalia będzie mogła to podnieść i... No nie wierzę w to, że tutaj nikogo nie ma. Why? Is something there? Ah, that's right. You can't see it. You need my eyes. You need me. No i właśnie o tym, kurde, mówiłem. Czy to tylko tutaj lata? Tak, tylko tutaj. Dobra, tędy nie możemy. Będziemy mogli tędy przejść. Aha, mhm. Bierz tam skrzynkę i spierdzielamy stąd. Tyle dobrze, że był tylko jeden. Nie chcę sobie myśleć nawet, co by było na tym wyższym poziomie trudności. Dobra, przycupnijmy tutaj. No, wstawaj. Aha, a ty magicznym sposobem się tutaj po prostu pojawiłaś. Okej. Monsters this way. Maybe you can hide in the grass. I'll try. Przepraszam bardzo, dlaczego on się od tak po prostu pojawił? No nie, przecież on idzie bezpośrednio na nas. What the fuck? Camouflage level master. Szybko, 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 szybko. I w krzaki. Okej,
To jest kolejna skrzynka, którą będziemy musieli gdzieś przenieść. Żebym się tylko nie zapętlił. Ale jakim cudem... Nie no, wypnął nas z trawy i nas nie widział. Gra mnie znowu tak brzydko stroluje. Why don't you let me do the looking now? Give me control. I don't want your help. I can find her myself. Kurde. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnej skrzynki do przenoszenia. Wygląda na to, że nie ma. Teraz tylko trzeba się zorientować, jak ten skubaniec się tutaj porusza. Bez butelki się tutaj niestety nie obejdzie. Szybko zgarnąć tą i wynosić się z tego przeklętego miejsca. Hejc do krzaków. Tutaj też nie ma innej możliwości, jak rzucić butelkę. O, było blisko, było blisko. Do you want to rest? I know this can't be easy. I won't give up. Masz rację, nie poddajemy się. O kurde, serio? Tutaj jest jeden niewidoczny. Nie zgadnę, musimy się przedostać. Kurde. Jestem ciekawy, jak my to zrobimy. Będzie There's nowhere else to look. Poor Lottie. You never found her. No one asked you. I'm not losing her like I lost my mom and dad. Is she that important to you? You've gone crazy, Natalia. I'm not crazy. I just don't want to be alone anymore. I don't want to be sad. I can take that sadness away. If you let me in, you just have to trust me.
I don't know you. You're not me at all. I want Lottie. Why won't you make this easy? Nie, nie wygląda, żebyśmy mogli tutaj sobie coś zabrać. Dobra. Jakaś butelka, cokolwiek. Czy my w ogóle mamy jeszcze jakąś butelkę? Nie, nie mamy. Aha, tu już jest pocztówka. Okej. No to to poszło szybko, muszę powiedzieć. Lottie, I'm coming. Lottie. Natalia. I don't think I can go on any longer. You'll find what's left of me on the beach ahead. I'm coming for you, Lottie. But there's still plenty of time to get under your skin. And next time? You won't see me coming. A boat? Oh! I'm here, baby. Please be alive. No nie wierzę, ranga S. No po prostu. Majstersztyk. Fajna tapeta by była z tego. Tak, oto skończyła się mała panna. Muszę powiedzieć, ciekawe urozmaicenie w stosunku do całej gry. Nie było jakiejś napierdzielanki się, tylko trzeba było odrobinkę pomyśleć. Może tak już poza nagrywaniem spróbuję sobie na tym wyższym poziomie trudności. Specjalnie wziąłem ten niższy poziom trudności, żeby była z tego po prostu jakaś frajda, a nie kupa frustracji. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w... przepraszam bardzo, w zmaganiach. Zobaczymy, co to będzie. Trzymajcie się. Na razie.